Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny na czytaniu ogólnym na miesiąc marzec bieżącego 2023 roku. Dzisiaj zrobimy sobie rozkładzik przy pomocy talii tarota Telema. Po rozkładzie wylosuję dla Was jedną kartę z przesłaniem od mistrzów duchowych. Tradycyjnie przypominam, że czytanie jest ogólne, nie z każdym zarezonuje, wybierajcie zawsze te karty, które Wam pasują. No i dodatkowo możecie sobie odsłuchać film ze swoim znakiem ascendentalnym. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, podpinam pod tym filmem. A teraz już przechodzimy do rozkładu. Karty były tasowane. Teraz je przy Was przełożę. No i zobaczymy, moje panienki, co tam ciekawego marzec dla Was przyszykował. Zaczynamy. Energia, z jaką wkroczycie w miesiąc marzec. Sprawiedliwość. Co pomaga bądź przeszkadza? Pięć kielichów. Wasze działania w miesiącu marcu. Księżyc. Co lub kto odchodzi do przeszłości? Dwa kielichy. O kim, o czym panna myśli? Co planuje, co analizuje w marcu? Królowa mieczy. No kochani, to jakieś sprawy sądowe, widzę, jakieś administracyjne. Połowa miesiąca. Cztery kielichy. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli jak wy czujecie, odbieracie, postrzegacie całą tą sytuację. Karta siły. Czynniki zewnętrzne, przyjaciele, znajomi, rodzina, współpracownicy i ich wpływ na Was. Diabeł. Obawy bądź nadzieje. Dziesięć mieczy. Koniec miesiąca. Dziewięć denarów. No fajnie. Dobrze. Zaczniemy sobie od spraw zawodowo-finansowych. W tle mamy kartę słoneczka. Bardzo ładnie. Czyli nie martwcie się, wszystko dobrze się skończy, zwłaszcza jeżeli czekają Was jakieś procesy, jakieś rozprawy, czekacie na jakieś decyzje, bo wnioskowaliście o jakieś dotacje, bądź na jakieś inne, składaliście pisma w swoim interesie, w swojej sprawie i chcielibyście, żeby ta sprawa pozytywnie została zakończona. Myślę, że bardzo korzystnie będzie dla Was zakończona. Jesteście w energii sprawiedliwości, czyli panna będzie szukać tej sprawiedliwości, ale sama będzie obiektywna, sprawiedliwa w swoich osądach, szukająca równowagi. Równowagi pomiędzy emocjami, uczuciami. Serce kłóci się z rozumem, kiedyś taka reklama fajna była. Więc wszystko to zrównoważyć, na spokojnie podjąć właściwe decyzje. Karta sprawiedliwości. Karta, która mówi, że być może panna chce właśnie coś wyjaśnić. Może szuka tej sprawiedliwości, może sama podjęła decyzję, że tylko wymiar sprawiedliwości jest w stanie jakiś spór rozwiązać. Jesteście
bardzo gotowe do działania. Tutaj widać, że panna już podjęła decyzję, wie czego chce, to jest zaplanowane, przemyślane. Może wam jest przykro z tego powodu, że tak się stało, ale tutaj będziecie pomalutku sobie swoje sprawy rozwiązywać. I teraz tak, jeżeli chodzi o pracę, i do tej pory panna była niezadowolona z umowy o pracę, niektóre z was zdecydują się poszukać czegoś nowego. Zwłaszcza jeżeli do tej pory no, pracodawca był nieuczciwy, oszukiwał, nieregularnie wypłacał wynagrodzenie, no w jakiś sposób po prostu wykorzystywał wasz talent i sobie na waszej uczciwej pracy zarabiał, więc tutaj też będziecie chcieli dochodzić jakichś swoich racji. Dobrze. Jeżeli współpracowaliście z kimś, to też tu będą rozwiązania jakichś spółek. Może wypłyną jakieś kłamstwa, jakieś oszustwa. Ktoś względem was był po prostu no, nieuczciwy. Gdzieś jakieś pieniądze być może. Jakieś transakcje były ukrywane przed wami. No, jakieś kłamstwa, oszustwa, jakieś intrygi. Nielegalne być może interesy, bo to wszystko z zewnątrz jest, tak? A panna no, nie chce w coś takiego tutaj wchodzić. Jak najbardziej chce się od tego odciąć, więc na pewno tutaj będą też rozwiązywane jakieś współprace pomiędzy wspólnikami. Te panny, które pracują na etacie, tutaj na pewno zawalczycie o nową umowę. Zdecydujecie się porozmawiać z pracodawcą, że ciężko pracujecie, zasługujecie na awans bądź podwyżkę. I tutaj widzę, że ta rozmowa da skutek. Będzie lepsze wynagrodzenie, będą lepsze warunki pracy. Natomiast jeżeli macie swój własny biznes, ewentualnie mieliście spółkę cywilną z kimś, tak? Jakąś współpracę i tutaj zdecydujecie się działać w pojedynkę, po wyjaśnieniu wszystkich dziwnych spraw, niejasnych, skomplikowanych, po załatwieniu spraw prawnych, uregulowanie tutaj wszelkich jakichś formalności, myślę, że sobie poradzicie. No na pewno jest to w jakiś sposób wyzwanie dla was, bo już się martwicie, czy podołacie właśnie, no dziesiątka mieczy, to są wszelkie sprawy, nad którymi musicie myśleć, trudne rozmowy, sprawy urzędowe, sprawy sądowe, pisma, które trzeba składać, donosić, wyjaśniać i po prostu no, pełna głowa myśli, prawda? Zmartwień, jak to będzie, czy dacie radę. Całe szczęście dziesiątki to jest koniec, to jest przełom jakiegoś trudnego okresu, więc tutaj myślę, że najgorsze już jest za wami. Po prostu musicie o siebie zawalczyć, nie ustępować, sprytnie, taktownie działać, ale nie poddawać się. I przede wszystkim dyplomacja, rozmowa, no i taka nieustępliwość, asertywność w działaniu. Dobrze, więc tutaj ktoś z otoczenia, nie wiem, może to koziorożec, ale niekoniecznie, może jakiś inny znak, nie jest dla was życzliwy. Ktoś pod wami dołki kopie, może źle o was mówi, naraża waszą reputację swoim nagannym zachowaniem, więc tutaj uważajcie na taką osobę. Połowa miesiąca, cztery kielichy, więc widzę, że już tak sytuacja się stabilizuje, ale ogromne zmęczenie panna będzie odczuwać. I tutaj naprawdę spadek odporności, zadbajcie o swoją kondycję, o swoją formę, dużo się wysypiajcie, odpoczywajcie, każdą możliwą wolną chwilę poświęcajcie dla siebie, bo widzę, że tutaj jakaś sprawa po prostu bardzo was wyczerpie. No nie tylko intelektualnie, ale też właśnie fizycznie, więc potrzebujecie takiego oddechu, spokoju. Rodzina tutaj będzie ogromnym wsparciem, mamy to słoneczko w tle, więc na pewno bliska rodzina, znajomi, przyjaciele, osoby, z którymi macie świetne relacje, z którymi świetnie się komunikujecie, darzy was wyjątkowe uczucie miłości bądź przyjaźni, będą taką opoką, takim wsparciem dla was. No i oczywiście słońce to jest też informacja, że macie siłę męską, energię
do działania, że jesteście na to wszystko pozytywnie nastawieni, wierzycie, że sprawa zakończy się dla Was pozytywnie. Może w grę tutaj też wchodzą dzieci, ale ja zaraz o tym powiem przy interpretacji na związek. Jesteście po prostu dobrej myśli i macie taką w sobie pozytywną energię, która daje właśnie Wam tą moc do działania, do pójścia naprzód. Zmierzenia się z tą trudną sytuacją. Kończycie miesiąc dziewiątką denarów, więc tutaj czy panny, które poszukiwały pracy, czy chciały coś zmienić w swojej pracy, czy no, jakiś nowy etap w swoim życiu zawodowym teraz rozpoczynają, no, mogą liczyć na znaczną poprawę finansową. Dziewiątka denarów mówi o wykorzystywaniu przede wszystkim w celach zarobkowych swojego talentu, swoich umiejętności, swojego wykształcenia, o pracowitości. No, panna, wiadomo, znak ziemski, czyli tutaj denary to jest Wasz żywioł, więc taka pracowitość, wszystko pouporządkowane, wszystko konkretne, wszystko zaplanowane z detalami, na pewno będziecie mogły się wykazać i dzięki temu poprawić swoją sytuację finansową. Te panny, które mają własny biznes, ruszy się, kochane, od końca marca, więc tutaj widzę znaczne zyski, znaczny przypływ gotówki, zyski z inwestycji wcześniej też zaplanowanych, więc tutaj szansa zarobienia dużych pieniędzy, zawarcia korzystnych kontraktów, umów, kupno, sprzedaż, właściwych decyzji. No i jeżeli tutaj aplikowaliście jakieś wnioski, emerytura, renta, bądź jakieś pieniądze z socjalu, jakieś dotacje, prawda, to też na koniec miesiąca duże pieniążki wpłyną na Wasze konto. Co w relacjach? No i tutaj niestety dwójka kielichów odchodzi do przeszłości, więc u niektórych panien w życiu jakieś związki się rozpadają, możliwie nawet niektóre panny zdecydują się na rozwód, bo już są zmęczone jakąś sytuacją, są już zmęczone taką rutyną, takim jakimś zastojem, jakimiś kłamstwami, toksycznym zachowaniem partnera bądź partnerki, być może uzależnieniami, bo tutaj tych kielichów trochę jest. Jesteście już zmęczone, czujecie się wykorzystywane, poświęcacie się jakby dla tej relacji, to też Was bardzo, bardzo, że tak powiem, wyczerpuje. No i właśnie niektóre panny podejmą decyzję, żeby tutaj być może złożyć papiery rozwodowe, tak? Macie świadomość tego, że to może być trudna sprawa, zwłaszcza jeżeli macie osobę, z którą będziecie musieli się w tym wszystkim konfrontować i ta osoba, no, w postaci diabła, to widać, że to jest ktoś toksyczny, ktoś, kto może być wulgarny, nieprzyjemny, nachodzić, stalkować, uprzykrzać, dokuczać w jakiś sposób, tak? Niewykluczone też właśnie jakieś nałogi, poniżanie przy tej dziesiątce mieczy, diabeł, prawda? Czyli słowne jakieś takie upokarzanie. No macie panny tego dosyć, więc po prostu działajcie, ale nie bójcie się, macie wsparcie wśród dzieci, rodziny, bliskich i na pewno tutaj sąd przychyli się do waszego stanowiska, uzyskacie ten rozwód, jeszcze prawdopodobnie mieszkanie bądź jakieś zasoby materialne też będą Wam przyznane, ale to myślę, że kolejny proces. To jedna z takich trudnych tutaj informacji, natomiast te panny, które no nie zamierzają się rozwodzić, ale być może właśnie cierpią z jakiegoś powodu ten związek, no czas coś wyjaśnić. Tutaj na pewno panna będzie chciała otwarcie porozmawiać, ocenić tą sytuację. No jest ta piątka kielichów, czyli jesteście zasmuceni. Niby ten związek jest, ale jest jakaś pustka, jest jakaś tęsknota, jest jakieś niezadowolenie, ewentualnie ciągle wychodzą jakieś kłamstwa, jakieś zdrady, jakieś tajemnice z przeszłości. Bądź partner, bądź partnerka tak się zachowuje i cały czas daje Wam powody do tego, żebyście zaczęli wątpić, czy ta relacja jest budowana na prawdziwej miłości, szczerości. Prawdopodobnie macie dzieci, ale niekoniecznie. No i tutaj być może dla dobra tych dzieci panna też będzie chciała po prostu coś zmienić w swojej sytuacji. Wie, że być może partner bądź partnerka ma trudny charakter, więc jest to dla Was wyzwanie, ale stara się cierpliwie poczekać. No i wydaje mi się, że tu naprawdę panny wiele znosiły od jakiegoś czasu. Teraz być może no ta czara goryczy się troszeczkę przelała,
tą sprawiedliwością uświadamiacie sobie, że być może tkwicie po prostu bezsensownie w jakiejś trudnej relacji, która nic Wam dobrego nie daje, wręcz Was zasmuca i, że tak powiem, cały czas to Wasze jakby, no, nie poczucie winy, ale takie wzmacnia Wasze niedowartościowanie, takie bycie stroną uległą w tej relacji, tak? Takie podporządkowanie się komuś, kto w ogóle uważa, że być może jesteście jak jego własność, a nie dlatego, że coś Was łączy, że są jakieś uczucia. No tutaj takie zdominowanie, wydaje mi się, jest. Niektóre panny dopiero teraz przejrzą na oczy i same krytycznym okiem na siebie spojrzą. I będą chciały coś z tym zrobić. No czwórka kielichów to jest taka rutyna, ale też momentami rezygnowanie ze swoich wcześniejszych decyzji. No tutaj raczej nie powinniście odpuszczać, zwłaszcza jeżeli tutaj chodzi o odkrywanie, wyjaśnianie czegoś, mówienie otwarcie o swoich uczuciach, bo księżyc to jest też właśnie życie w takiej iluzji, pewnych rzeczy nie widzimy, bądź nie chcemy świadomie widzieć, przymykamy na pewne sprawy oko, na przykład na jakieś uzależnienie, jakiś trudny charakter, bądź po prostu męczenie się, tak? Takie zakłamywanie troszeczkę rzeczywistości, gdzie przed rodziną, przed znajomymi udajemy fajną, szczęśliwą parę, a tak naprawdę w czterech ścianach pokazuje się ta prawdziwa natura Waszego partnera bądź partnerki. No i Wy z tego powodu cierpicie. Więc tutaj myślę, że też jeżeli na jakiś czas chcecie się wyprowadzić bądź zostawić tą osobę, dać sobie czas na przemyślenia bądź po prostu odpocząć i zastanowić się nad tym, co dalej, to tutaj też myślę, że nie będzie z tym problemu. Na pewno ktoś z rodziny Wam bardzo pomoże. Co jeszcze? No właśnie ta czwórka kielichów, żebyście po prostu nie odpuszczały. Jeżeli już coś zaplanowaliście, a macie naprawdę mądre przemyślenia. Królowa Mieczy wie, czego chce, ale później na przykład no on przeprosi, bądź ona przeprosi, że to się już więcej nie powtórzy i Wy tak machacie ręką i... A tutaj raczej no, trzeba tym lwem, tą kartą siły zawalczyć, poskromić jakoś tą sytuację i też panować nad tym, nad samym sobą, mieć takie opanowanie, samodyscyplinę, żeby właśnie no, później nie ulegać tym kłamstwom, bo tutaj no co, księżyc to jest kłamstwo, to jest okłamywanie, oszukiwanie samego siebie i przede wszystkim tłumienie tych emocji, coś Was tutaj boli. Te panny, które są w związku na odległość, no kochacie się, ale tęsknicie za sobą, tutaj też będą jakieś decyzje podjęte. Może trzeba się przeprowadzić, może trzeba zmienić pracę, żeby zamieszkać, żeby spróbować być razem, ale raczej tutaj ściągnęłam chyba energetycznie panny, które będą uświadamiać sobie, że coś nie gra w tej relacji, że Wy po prostu w tym związku cierpicie, i dalej nie chcecie tego kontynuować, że coś musi się zmienić, albo ta osoba się zmieni, albo po prostu się rozstaniecie i Wam będzie bardzo pasowało być szczęśliwą singielką bądź singlem. Samotne panny. Myślę, że ściągnęłam tutaj też single, które niedawno zakończyły jakiś trudny związek. Nie wiem, może właśnie był rozwód trudny, ewentualnie na jakieś rozstanie, rozliczenie związku. Jeszcze nie jesteście gotowe emocjonalnie, żeby wejść w coś nowego. Na razie Wam tak nie zależy, nie staracie się. Nie chcecie też się przymuszać do niczego i nie pozwolicie, żeby ktoś Was do czegoś zmuszał. No tutaj mamy tego diabła, więc jakieś pokusy mogą być. Mogą być jakieś próby poznania Was jakoś bliżej. Tylko pamiętajcie, że to na pewno są osoby, które no, chcą jakiejś przygody, nie zależy im na poważnym związku, więc uważajcie na takie toksyczne jakieś relacje, niebezpieczne przygody. Ten czas, czy tu jakieś żałoby, czy, bo to dziesiątka mieczy, czy jakichś wspomnień niemiłych, gdzie Wy po prostu boicie się i na razie nie macie siły myśleć o nowej relacji, musicie dać sobie czas. To musi
odtrwać swoje, żebyście byli gotowi. Na razie skupicie się na pracy, na swoim hobby, na swojej pasji. Jesteście samodzielni, dziewiątka denarów mówi o tym, że macie pracę. Poradzicie sobie sami, jesteście niezależni i na razie nie musicie na siłę z kimś się wiązać, jeżeli nie pojawiła się osoba, do której szybciej zabiło serce i no po prostu czujecie, że to jest coś, tak? Więc tutaj ta sprawiedliwość, umiejętność dostrzegania tego, co się dzieje w moim życiu i umiejętność ocenienia tego, tak? Co jest dla mnie dobre, co jest dla mnie niekorzystne, jakie jest moje zachowanie, jak powinnam się ustosunkować do tego, tak? Więc tak, panny tutaj będą sprawiedliwie oceniać w marcu swoje postępowanie, ale też rozliczać tutaj osoby, które być może były z Wami w jakiejś relacji. Jakaś miłość nadchodzi, jeszcze ten spokój, jeszcze to spełnienie, chyba że ta karta Słońca pokazuje, że Wy wreszcie odetchniecie, że wreszcie zrzucicie jakiś balast ze swoich pleców, jakieś obciążenie, stres ze swoich myśli i będziecie mogli cieszyć się samotnością, odetchniecie, że już nic nie musicie, bo ta karta siły to jest takie, że muszę, że ktoś mnie ponagla, że ktoś mnie naciska. Nie, nic nie musicie. Musicie jedynie odnaleźć się w tej sytuacji i poradzić sobie z tą trudną sytuacją, ale dacie radę. Więc ta karta mocy, karta siły, umiejętnego dostosowania się do tego, co się dzieje w moim życiu. Związki na odległość właśnie tutaj jeszcze. No jeżeli ktoś wyjeżdża, jeżeli daleko jesteście od siebie, tutaj będziecie próbowali jakoś coś zmienić, żeby sobie poprawić tą sytuację. Natomiast jeżeli druga strona o to nie zabiega, tutaj też widzę znużoną pannę, która już jest no, znużona tym czekaniem i coraz mniej sensu widzi w kontynuowaniu tej relacji. Jeżeli chodzi o zdrowie, moi kochani, tutaj mi się woda pokazuje w organizmie, więc nerki przede wszystkim, układ moczowy, pęcherz, żeby się tam gdzieś nie przeziębić. Zróbcie sobie badania krwi, czy wszystko jest w porządku, zwłaszcza te panny, które próbują zajść w ciążę. Ewentualnie no, czują, że powinny zrobić sobie jakieś badania odnośnie spraw kobiecych, tak? Tutaj warto się porządnie przebadać. Co jeszcze? No chyba to tyle. No zadbajcie o swoją odporność, bo możecie być narażeni też na jakieś infekcje, na jakieś wirusy, zwłaszcza jeżeli pracujecie w miejscach, gdzie jest bardzo dużo ludzi. Ci ludzie gdzieś tam się przewijają naokoło, żeby po prostu nie podłapać czegoś, tak? Ale macie ogólnie bardzo ładny rozkład. Będziecie wiedzieć, co robić w marcu, więc tutaj skupcie się na tych sprawach, do których się przygotowywałyście, myślę, już od dłuższego czasu. Sprawy sądowe, sprawy administracyjne. Jeżeli walczycie w sądzie o jakieś należności, to też uzyskacie te pieniążki, odszkodowania bądź jakiejś nieruchomości, bo ktoś Was oszukał, ktoś Was okłamał, ukrył jakąś wadę. Tutaj walczcie, nie odpuszczajcie. Ta osoba bardzo się denerwuje i ona jest bardzo zła, że Wy taką drogą tutaj podjęliście pójść, ale idźcie, nie zawracajcie, nie rezygnujcie, nie odpuszczajcie, mimo że chwilowo jest ciężko, ale tutaj jest lada moment dobre wiadomości, duże pieniądze bądź wygranie jakiejś sprawy. To samo się tyczy sprawy sądowej odnośnie opieki nad dziećmi, tak? Więc tutaj dzieci z Wami zamieszkają, opieka nad dziećmi będzie Wam przyznana, więc tutaj też nie rezygnujcie. Nawet jeżeli były partner bądź partnerka bardzo Was atakuje i naprawdę używa tutaj różnych no, przykrych taktyk, sztuczek, żeby Was w jakiś sposób przedstawić w negatywnym świetle przed wymiarem sprawiedliwości.
No dobrze, kochani, to tyle. Zobaczmy teraz, co nam powiedzą mistrzowie duchowi. Jaka karta dla Was? Jaka karta dla Panny na marzec? Już patrzymy, moi kochani. Skoncentruj się na swoich atutach. No właśnie, mocna karta. Bardzo ładna. Apollo ma do Was przesłanie. Skoncentruj się na swoich atutach. Już Wam czytam, moi mili, o co tutaj chodzi. Ta karta przypomina, abyś się skoncentrował na swoich silnych stronach, a nie na słabościach. Serce pełne miłości, czyste intencje, umiejętność nawiązywania kontaktów, hobby czy coś, w czym się wyróżniasz, mogą być Twoimi atutami. Właśnie, dlatego jest ta dziewiątka denarów. Wykorzystajcie swój talent. Wykorzystajcie go, czy to do zarabiania pieniędzy, czy to właśnie ten spryt i takie odpowiednie podejście, umiejętność komunikacji, dyplomacji, wytrwałość, opanowanie w pewnych sytuacjach. Wykorzystajcie te wszystkie swoje cechy, zalety do załatwienia jakiejś sprawy, na której się skupiacie w marcu. Nawet jeśli Twoje talenty wymagają jeszcze doszlifowania, są z pewnością zaletami. Im bardziej zauważasz i doceniasz swoje mocne strony, tym silniejszy się stajesz. Dokładnie karta siły. A gdy będziesz koncentrował się na słabościach, one wzrosną. Czyli nie ukrywamy swoich emocji, nie wstydzimy się mówić, co myślimy. Jesteśmy konkretni, praktyczni, otwarci. Ta karta to dla Ciebie przypomnienie, jak ważne jest patrzenie na siebie z miłosierdziem i miłością. Gdy tylko zauważysz, że myślisz coś złego na swój temat, natychmiast skup się na swoich mocnych stronach. Stosuj codziennie pozytywną aprobatę, aby podnieść swoją energię i ufność. Mów o sobie, używając pochlebstw. No właśnie, ja tutaj widzę, że Wy tak jakbyście się zapalili do jakiegoś działania, no jest jakaś energia, która Was zrywa, a po chwili czwórka kielichów, czyli takie rozleniwienie, a nie chce mi się, a poczekam, a już znudziło mnie to, a nie widzę możliwości. I takie troszeczkę jakby odpuszczanie tego wszystkiego. Mów o sobie, używając pochlebstw. Zacznij program ćwiczeń, które podbudują i wzmocnią mięśnie. To jest przesłanie miłości lub uzdrawiania dotyczące Twojego brata lub kogoś, kogo tak traktujesz. O, widzicie, kochani. Więc może tutaj o taką osobę chodzi. Dobrze, moi mili. To by było na tyle. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne. Na pewno nie dla wszystkich. Przesłanie na ten miesiąc: nie odpuszczaj, działaj, idź do przodu, a osiągniesz to, na czym Ci zależy. Ja Wam życzę powodzenia, wszystkiego dobrego. Trwajcie w tej energii słońca, bo ona jeszcze przez 3 miesiące będzie Wam towarzyszyć. No i działajcie. Skoncentrujcie się na sobie, na swoich celach, na swoich planach, przede wszystkim na swoich talentach. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.